Włącz i zostań z nami. To Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś łów. Łaska i pokój od Tego, który jest, który był i który przychodzi, niech będą z Wami wszystkimi. Kochani bracia i siostry, wielka radość, że właśnie w Dzień Pański, w niedzielę, możemy tutaj stanąć na statku, prawdziwym statku, na akwenie rzecznym naszego kochanego miasta Wrocławia. Jestem również rodowitym wrocławianinem, tym bardziej się cieszę, że tutaj właśnie w tym miejscu mszę świętą. Cieszę się, że licznie jak na pierwszą mszę świętą tego typu przybyliśmy tutaj, aby wspólnie intencję mszy świętej za marynarzy w hoteli Lipińskiej i Odrzańskiej. Dobrze, że są wśród nas rekonstruktorzy i w ten sposób mamy odniesienie do historii i dobrze, że jesteśmy przede wszystkim my obecni. Oczywiście witam na tej mszy świętej wszystkie władze, zaczynając od pana wojewody. Cieszę się, że jesteście państwo z rodzinami. Ci, którzy dobrze życzycie flotylli rzecznej, tutaj na Odrze funkcjonuje, ale też i mamy w sercu i w pamięci wszystkich marynarzy flotylli lipińskiej, tych, którzy walczyli w obronie naszej ojczyzny w 1920 roku, podczas wojny z bolszewikami, i tych, którzy walczyli w 1939 i później, i z tymi, którzy sprzeciwiali się wartościom tak zawsze bardzo bliskim Polakom, Bóg, honor i ojczyzna. Niech Pan Bóg obficie wszystkim błogosławi, a ten piękny dzień, pogodę dzisiaj specjalnie zamówiliśmy, żeby nie było za gorąco. Do naszego spotkania, które mam nadzieję razem z marynarzami chyba, że stanie się tradycją raz do roku. Taka msza święta właśnie na statku w intencji marynarzy żeglugi lipińskiej, odrzańskiej, w intencji ich rodzin. To na pewno ważne wydarzenie strony duchowej. To pomyślałem sobie przede wszystkim o morzu, o wodzie, ale też o odniesieniu do naszego umiłowanego papieża Jana Pawła II. Woda dla wierzących jest znakiem oczyszczenia. I myślę, że człowiek służący na wodzie i znając siłę natury wie, że służba taka wymaga wiele samozaparcia, wiele wewnętrznej dyscypliny i czasami też trzeba bardzo dużo wewnętrznie się tym, że woda przypomina nam o tym, że potrzebujemy zawsze kogoś obok siebie. Tym kimś dla nas wierzących jest Chrystus. Tym kimś, kto daje nam siebie każdego dnia i prowadzi do celu, do zbawienia, jest ten, który przyszedł, abyśmy zanurzeni z nim w wodzie odnowili się do nowego życia. Ciebie prosimy. Módlmy się o chwałę nieba dla wszystkich, którzy złożyli ofiarę ze swego życia na ołtarzu ojczyzny, a dziś szczególnie za bohaterów floty lipińskiej. Ciebie prosimy. Można zapoznać się z historią uzbrojenia, umundurowania flotylii rzecznych, w tym flotylii lipińskiej, i poznać historię żołnierzy, którzy we wrześniu i październiku 1930 realizowali ten niewykonalny rozkaz w 39 obrony ojczyzny, ale także tutaj marynarze zapisali się złotymi zgłoskami. Tutaj to już poszukamy. Tu jest raczek. Tu jest raczek. Znaczy, taki krak, on taki bardziej krapiec niż raczek. To? Krap. Dobra, proszę. Proszę bardzo, dla Ciebie kulka, tym razem żabę, może być? Chłopakowa żaba, żeby nie, jest zielona, nie jest żadna różowa. Proszę bardzo. Dziękuję.
super. Ale tylko 89, to ja chodzę przez te 30-lecia, nie? A Marek, Jarek Mularczyk. To jest podsiekanie. Nie, jest najmłodsza, czyli są... Obowiązuje nas to do pewnych tradycji, do tych tradycji, które mają swój początek w II Rzeczpospolitej, dlatego dzisiaj chcemy poprzez to spotkanie, to co się dzisiaj dzieje przy różnych walki o granice młodej Rzeczypospolitej. Dzisiaj przypominamy historię flotylli pińskiej, flotylli rzecznej, która była częścią marynarki wojennej. Wrocław chce być i jest stolicą żeglugi śródlądowej. Rozpoczynamy uroczystą część otwarcia pikniku historyczno-militarnego Flotyla Pińska na Straży Niepodległej. Uroczystość organizowana w niemal stulecie święta Flotyli Pińskiej, które miały szczególny charakter i były organizowane z ceremoniałem. Chcąc nawiązać do tych świetnych tradycji, proszę Państwa o powstanie. Szanowny panie pułkowniku, panie kapitanie, panie dyrektorze, szanowni państwo, drodzy wrocławianie i dolnoślązacy, chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za to, że dziś w to, jak się okazuje, popołudnie piękne, niedzielne, możemy się spotkać i wspólnie obchodzić w ramach programu rządowego Niepodległa niezwykłe wydarzenie, powstanie flotylii pińskiej, flotylii rzecznej, która była częścią marynarki wojennej II Rzeczypospolitej. Pominamy dziś wszystkich tych, którzy 100 lat temu wywalczyli nam niepodległość, ale również wspominamy tych wszystkich, którzy później przez wiele lat walczyli o granice młodej II Rzeczpospolitej. Chcemy, żeby był i jest stolicą żeglugi śródlądowej. Wrocław i Dolny Śląsk modernizuje swoje rzeki. Jesteśmy coraz bliżej naszej pięknej Odry. Chcemy dopełnić wszelkich swoich zobowiązań. To niezwykle ważne jest również to, żebyśmy dbali o piękne tradycje, tradycje marynarzy rzecznych, gdzie flotylla pińska jest tą jednostką, która jest wyjątkową. Jest jednostką, o którą pamięć musimy niezwykle tutaj również we Wrocławiu dbać. Wszystkich, którzy w roku 20 w walkach z bolszewikami i w roku 39 w wojnie obronnej nie szczędzili zdrowia ani krwi, żeby walczyć o młodą niepodległość. I cieszę się, że wrocławianie, dolnoślązacy będą mogli również tę niezwykłą historię przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej poznać. Jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie witam i dziękuję za obecność. Dziękuję. Wydarzenie, te ponadroczne działania zmierzające do tego, aby dzisiaj sfinalizować ową wielką z punktu widzenia nie tylko historycznego sprawę, to potwierdzenie tego, jak ważnym jest, aby sięgać w głąb historii i próbować dostrzegać związki, relacje, które budują pokolenia niepodległe. Ileż osób, chociażby tutaj obecnych, ja nie mówię o uczniach szkół średnich, że funkcjonowała flotylla rzeczna i tak dużą rolę odegrała w procesie budowania bytu niepodległego. I ta formacja prawie w ogóle nie była znana tym, którzy
nawet głębiej interesują się historią. Państwo, jakżeż niezwykłym jest to, co odkrywamy również dzięki tej wystawie i próbujemy popularyzować w jak najszerszym wymiarze. Różnego kreatora poprosiłem, pan Jerzy Rudnicki. Pan Jerzy, proszę tutaj podejść. To jest właśnie ten człowiek, proszę Państwa, który jest tym rzeczywistym autorem tego sukcesu, tej pięknej wystawy. Chciałbym panu Jerzemu pogratulować i wiem, że to, co wniósł tą swoją pracą, będzie emanowało doprawdy bardzo, bardzo, bardzo daleko. Dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo chcielibyśmy podziękować za podjęcie inicjatywy. Chcielibyśmy podziękować przede wszystkim dla pana wojewody Dolnośląskiego, dla pana Pawła Hreniaka. Bardzo chcielibyśmy podziękować dla pana dyrektora, kapitana doktora. Dziękuję bardzo. Pan wojewoda, który pomaga nam bez przerwy mówić o żegludze, pomaga pielęgnować to, co było ważne dla żeglugi. Byliśmy kiedyś ważnym elementem żeglugi śródlądowej w Polsce. W tych wszystkich rzeczach mówi nam Instytut Pamięci. Wiąże się oczywiście z tym ważnym elementem dla nas, czyli podniesieniem bandery wojskowej na statku żeglugi śródlądowej, ale również 3 lipca świętem marynarzy rzecznych. Chcielibyśmy kultywować to święto właśnie między innymi przez takie uroczystości jak dzisiaj, odwiedzając groby tych, którzy się przyczynili do rozwoju żeglugi śródlądowej, między innymi przez celebrowanie mszy. Państwa, to jest kultura. Żegluga śródlądowa była w naszym państwie od zawsze. Śródlądowa to jest gospodarka narodowa, jeden z ważniejszych rodzajów transportu i nie tylko transport. Żegluga śródlądowa, Szanowni Państwo, to również obronność. Słyszeliśmy dzisiaj dużo o flocie pińskiej. Do nożyczki czy co? Czy mamy? Że ściągamy do góry. Tylko będziemy podniesienie ściągamy z góry. O, podniesienie. Dobrze. Brawo. Zapraszamy tutaj na Nabożeństwo, a już o godzinie 12:30 koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. W XVIII wieku jednak to się zmieniało. Ta historia jednak powinna się rozpocząć od tego cytatu. Ziemia Lińska, pięknie ziemia, przepasana rzekami i wstęgą. Człowiek słyszy, to ojca przyjmie, później dziecka, żywą w pięknym księstwie. 77 lat. Ciągle tęskni za tym pismem i wspomina marynarzy, którzy tam mieszkali, nadawali to życiu, jak pięknie się miała. Pięć budził się w momencie, kiedy zaczynały rozbrzmiewać syreny. Początkowo portowe, później wojskowe, później w zakładach pracy. Narkowojenny, ale
To są tylko, to jest tylko kilka zdjęć. Proszę Państwa, ci ludzie... Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.